Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam na październikowe TBR, czyli moje plany czytelnicze na najbliższy czas. Jeśli chodzi o październik, to jest dla mnie taki pierwszy prawdziwie jesienny miesiąc. Bardzo lubię zresztą październik, także mam nadzieję, że również ta cała jesienna aura będzie sprzyjała czytaniu. I mam tutaj jedną taką książkę, która jest według mnie bardzo jesienna i którą bardzo chciałabym w tym miesiącu przeczytać, ale zanim o niej opowiem, to powiem może o czymś innym, coś co zaczęłam już czytać, a jest to książka Columbine, masakra w amerykańskim liceum. To, tak jak sam tytuł i podtytuł wskazuje, jest reportaż na temat tego, co wydarzyło się w 99 roku właśnie w amerykańskim liceum Columbine. Jak doszło tam do takiej jednej z największych strzelanin w ogóle w historii Stanów Zjednoczonych. Wszystkie strzelaniny, które współcześnie się zdarzają niestety wciąż właśnie w tym kraju, są często porównywane do Columbine. To jest historia dwójki chłopaków, którzy uczyli się w tym liceum, którzy byli na ostatnim roku, mieli tam po 18 lat, no i z różnych powodów postanowili właśnie dokonać takiego zamachu. To w ogóle pierwotnie miał być zamach bombowy, natomiast ostatecznie ten zamach bombowy się nie udał i przerodziło się to właśnie w strzelaninę. Także rozmiary tej tragedii były i tak dużo mniejsze niż początkowo oni sobie planowali. Natomiast jest to książka, bo tak jak wspomniałam, już ją zaczęłam czytać, która jest strasznie przejmująca i chociaż nie przeczytałam wiele, bo jakieś 150 stron na ten moment, to jednak ładunek emocjonalny jest ogromny. No i to jest taka książka, którą zdecydowanie trzeba sobie dawkować, bo nie da się jej przeczytać w całości, no ze względu po prostu na jej ciężar, ale to jest na pewno coś, co będę w październiku czytać. Druga, równie ciężka książka, to jest książka Rafała Hetmana Las zbliża się powoli. Ja nie czytałam Izbicy, natomiast miałam okazję być na spotkaniu autorskim właśnie z Rafałem Hetmanem przy okazji premiery tej książki. I Rafał mówił o niej w bardzo ciekawy sposób, bardzo mnie zachęcił. Przyznam szczerze, że nie wiem za dużo na temat historii właśnie tego lasu. Jest to las Dębrzyna, w którym dochodziło do mordów. No i właśnie tę historię tutaj autor opisuje. On pojechał w ogóle do tego miejsca, spotkał się z ludźmi, ze świadkami, z ludźmi, którzy coś widzieli, coś słyszeli. Także bardzo jestem tej książki ciekawa, ale w ogóle też jestem ciekawa tego, jak Rafał Hetman pisze. Posłyszałam bardzo pozytywne opinie na temat Izbicy, zresztą ona była nominowana do wielu nagród. No i myślę, że Las zbliża się powoli, może być również dobrą książką. Także myślę, że zacznę po prostu od tej, z tego względu, że akurat o tej miałam okazję słyszeć więcej, byłam na spotkaniu autorskim, mam też tutaj w tym egzemplarzu autograf właśnie od autora, także bardzo się cieszę i mam nadzieję, że uda mi się tę książkę niebawem przeczytać. I kolejna książka, którą bardzo chciałabym przeczytać, to jest malutka książeczka, która przypomina wyglądem paszport. Ona jest wydana dosłownie jak paszport, może tylko troszkę tutaj większa formatowo. I jest to historia, która opowiada o emigracji. Jest to historia pisarki hiszpańskiej, ale ukraińskiego pochodzenia, ponieważ kiedy była bardzo mała, to właśnie jej rodzina wyemigrowała do Hiszpanii. No i pisze o tym, jak trochę tuła się po świecie, jak nie przynależy do ani jednego, ani drugiego kraju. Ja bardzo lubię takie historie właśnie, które gdzieś tam borykają się z problemem tożsamości narodowej. Także mam nadzieję, że ta książka mi się spodoba, a też słyszałam o niej właśnie świetne opinie. No a inna sprawa jest taka, że jest to po prostu autorka ukraińskiego pochodzenia, więc też cieszę się, że mam szansę sięgnąć po taką literaturę w obliczu tego, co się obecnie dzieje na świecie. Słyszałam o tej książce również mnóstwo pozytywnych opinii i w ogóle jak tylko ją zobaczyłam, no to ja wiedziałam, że będę musiała ją mieć, bo książka, która wygląda jak paszport dla kogoś, kto uwielbia podróżować, kto latał, kto dla kogo podróżowanie było pracą, no to naprawdę jest taki dodatkowy, zachęcający smaczek, także bardzo, bardzo to wydanie mi się podoba. W ogóle to jest wydawnictwo, o którym ja chyba wcześniej nie słyszałam. Artrage? Nie wiem, czy tak powinnam wymawiać z angielskiego tę nazwę, ale muszę sobie właśnie zgooglować tak w ogóle to wydawnictwo i zobaczyć, jakie książki wydają, bo naprawdę zaintrygowali mnie wydaniem tej oto książki i jeżeli ona jeszcze mi się spodoba dodatkowo, no to w ogóle myślę, że to będzie już takie wydawnictwo, na które będę zwracała większą uwagę niż do tej pory. No dobrze, i teraz ta książka, która jest taka bardzo, bardzo jesienna, tak mi się wydaje, bo oczywiście jeszcze jej nie czytałam, ale jednocześnie wydaje mi się, że będzie dla mnie największym wyzwaniem, bo jest dosyć gruba. Jedna z najgrubszych tutaj, oprócz Columbine, które już czytam, więc mam nadzieję, że skończę. A książka, o której mówię, to Rebeka, Daphne du Maurier. To jest książka, której wszyscy słyszeli, mam wrażenie. Znaczy na pewno wszyscy słyszeli, bo jest ona bardzo znana. Jeszcze stała się popularna za sprawą ekranizacji na Netflixie, chyba sprzed roku albo sprzed dwóch lat. No i właśnie to piękne wydanie wydawnictwa Albatros w serii butikowej też na pewno przysporzyło tej książce popularności. Wiele osób ją czytało już tutaj też w tych kręgach booktubowych czy bookstagramowych. Bardzo dużo osób ją poleca, bardzo dużo osób w ogóle zachwyca się pisarstwem tej autorki. Także jestem niesamowicie ciekawa. Tutaj też jest taki podtytuł. Autorka, która zainspirowała Alfreda Hitchcocka i Stephena Kinga, także brzmi to naprawdę bardzo obiecująco. Bardzo jestem tej książki ciekawa. Oglądałam co prawda film, więc ja wiem mniej więcej, jak ta historia się toczy, ale ja też nie jestem osobą, której w jakikolwiek sposób to przeszkadza. Ja w ogóle, dla mnie nie ma znaczenia, czy jest pierwsza książka, czy pierwszy film. Jeżeli historia mnie zainteresuje, to tak czy inaczej będę nią zainteresowana w obu formach. Także bardzo jestem ciekawa, jak odbiera tę książkę. Myślę, że tutaj nie trzeba przybliżać fabuły, bo każdy chyba ją zna. Ale tak pokrótce mówiąc, jest to historia kobiety, która poznaje bardzo, bardzo bogatego mężczyznę, wychodzi za niego za mąż i przenosi się wraz z nim do jego słynnej posiadłości znajdującej się nad morzem. I w tej posiadłości
opowieści czuję się tak bardzo niemile widziana. Czuję, że żyję bardzo w cieniu poprzedniej lokatorki, czyli Rebeki właśnie, która jest, a w zasadzie była, zmarłą żoną obecnego męża naszej głównej bohaterki, która zresztą w tej książce nie ma imienia, co też myślę, że jest tutaj bardzo ważne dla podkreślenia tego, jak mało ona znaczy dla tych wszystkich mieszkańców tej posiadłości, także jestem strasznie, strasznie ciekawa właśnie tego, jaki klimat w tej książce występuje. No i wydaje mi się, że to będzie taka książka absolutnie idealna na jesień, a szczególnie na takie już ciemne, późnopaździernikowe albo może nawet listopadowe wieczory. I jeszcze dwie książki, które mam w postaci e-booka na Legimi. Pierwsza z nich to książka Marcina Wichy, najnowsza książka Marcina Wichy, którą bardzo chciałabym przeczytać. Jest to książka Nic drobniej nie będzie. To jest taki zbiór w zasadzie felietonów tego pisarza, więc nie jest to żadna powieść, nie jest to nic fabularnego, bardziej taki jego komentarz do teraźniejszości, bo to są z tego co wiem dosyć aktualne eseje, nie wiem w których latach one powstawały, ale jakoś na pewno całkiem niedawno. I właśnie one komentują rzeczywistość, komentują to, co się działo w naszym kraju i gdzieś tam na świecie w ostatnim czasie. Także bardzo jestem ciekawa, bo ja Marcina Wichę do tej pory czytałam tylko rzeczy, których nie wyrzuciłam. I tamta książka bardzo mi się podobała, zrobiła na mnie naprawdę duże wrażenie, ale jakoś tak się nie złożyło, żebym później sięgnęła po inne jego książki, więc mam nadzieję, że uda się przy okazji Nic drobniej nie będzie. A druga książka, drugi e-book, który bardzo chciałabym przeczytać i to raczej będzie w ramach takiej odskoczni od Columbine i Las zbliża się powoli, czyli coś takiego no, dużo lżejszego, bo myślę, że będę potrzebować takiego odmurzenia po tak ciężkich lekturach. To jest książka, o której też już wspominałam w moich TBR-ach, ale nie udało mi się jeszcze jej przeczytać. I to jest książka Christine Loren, Wzór na miłość, czyli historia kobiety matematyczki, która nie wierzy w miłość, ale gdzieś tam, nie wiem, czy ona stwarza, już teraz nie pamiętam tej fabuły, pamiętam, że wspominałam o niej w innych TBR-ach. Czy ktoś stworzy dla niej, czy ona stworzy jakiś taki właśnie matematyczny wzór na miłość? Boże, czy ja teraz nie mylę książek? Przepraszam, aż sobie zgoogluję, bo po prostu nie pamiętam, czy nie mylę tej książki z jeszcze inną. Tak, to jest to, o czym myślałam, czyli właśnie mamy kobietę, która jest matematyczką i nie wierzy właśnie w istnienie takich matematycznych wzorów na miłość. Natomiast dowiaduje się, że istnieje firma, która za pomocą kodu DNA łączy ludzi właśnie w pary. Jest to takie no, biuro matrymonialne czy coś w tym stylu, które właśnie kojarzy ludzi na podstawie kodu DNA. No, nie brzmi to w żaden sposób jakoś, wiecie, ambitnie czy górnolotnie, ale to właśnie ma być taka książka. Ja bardzo lubię czasem się zrelaksować przy takim romansie typowym czy jakiejś takiej obyczajówce z wątkiem romansowym. No i właśnie na to po tej książce liczę, a znam już te autorki, nie będzie to moje pierwsze spotkanie z ich twórczością, więc mam nadzieję, że po prostu będzie to dla mnie przyjemna rozrywka po tych ciężkich książkach, które Wam tutaj pokazałam. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje plany czytelnicze na październik. Koniecznie dajcie znać, czy mieliście okazję czytać którąś z tych książek. I co Wy macie w planach na ten miesiąc? Czy lubicie czytać właśnie tak jakoś sezonowo? Czy macie jakieś specjalne książki, które jesienią chcielibyście przeczytać? Albo może jakieś książki takie z motywem nawet nie Halloween, ale jakieś takie horrory czy coś tego typu, żeby się właśnie w ten halloweenowy nastrój gdzieś tam wprawić? Jak zawsze czekam na Wasze komentarze, a tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!